Cześć, z tej strony Radek, witam Was na kanale IoT. Dzisiaj moim gościem znowu jest Tomek z firmy Merservice. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie bardziej ogólnie. Poprzedni odcinek właśnie z Tomkiem był bardziej odnośnie samej rozdzielnicy, jej prefabrykacji i pomiarów, które należy wtedy wykonać. A dzisiejszy odcinek skupiony będzie na pomiarach okresowych w ogóle, tym co grozi za ich brak oraz kto, w jaki sposób i za ile takie pomiary, a właściwie okresowe badania instalacji elektrycznej powinien przeprowadzać. Także zaczynamy. Firma Merservice jest patronem tego odcinka, także zachęcam osoby, zwłaszcza te profesjonalnie zajmujące się elektroniką, elektryką czy pomiarami, do odwiedzenia ich strony internetowej, zwłaszcza, że oprócz tego, że są dystrybutorem światowej klasy sprzętu testująco-pomiarowego, to prowadzą szkolenia i posiadają własne akredytowane laboratorium badawczo-wzorcujące, także jeśli wasz sprzęt pomiarowy wymaga kalibracji bądź wzorcowania, to zachęcam, żeby wybrać właśnie laboratorium Merservice, które pomaga mi w tworzeniu tego typu edukacyjnych materiałów. Tymczasem wracamy do Tomasza, którego zapytałem, po co tak właściwie wykonujemy okresowe badanie instalacji elektrycznej, co ile musimy zlecić wykonanie takiego przeglądu i jakie mogą być konsekwencje, jeśli nie zadbamy o to, żeby takie pomiary instalacji elektrycznej zostały wykonane. Badania, tak, bo pomiary to jest tylko część kontroli, do tego mamy oględziny, sprawdzenia funkcjonalne. To cały składa się łącznie z pomiarami w kontrolę bezpieczeństwa instalacji elektrycznej. No jak sama nazwa wskazuje, kontrola bezpieczeństwa, czyli sprawdzamy przede wszystkim bezpieczeństwo. No tutaj mamy znowu do czynienia z kilkoma zagrożeniami. Oczywiście no, najpoważniejsze z nich to jest porażenie prądem elektrycznym albo po prostu pożar, tak, który jest spowodowany no, nieprawidłowo albo zbudowaną, albo konserwowaną instalacją. No i przede wszystkim po to te pomiary są po prostu robione, żeby bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich, no w przypadku na przykład użycia jakiegoś sprzętu, wyobraźmy sobie jakąś chińską ładowarkę do telefonów, tak, była głośna sprawa, że dziewczyna weszła do wanny, tak, z chińską ładowarką, gdzie no było przebicie właśnie najprawdopodobniej ze strony pierwotnej na wtórną, na zasilaczu, no i niestety już stamtąd nie wyszła. Tak więc no, prawidłowo zainstalowane wszystkie komponenty instalacji, regularnie sprawdzane, no, sprawiają, że po prostu takich sytuacji... I po pierwsze nasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim. Nawet życie. Życie i zdrowie, a dalej dopiero wszystko, wszystkie formalności, które za tym idą, bo oczywiście no, tutaj mamy też konsekwencje prawne. Musimy pamiętać, że każdy, czy właściciel, czy zarządca, czy osoba, która administruje jakimś budynkiem, podlega pod prawo budowlane, tak? Prawo budowlane jest ustawą, która reguluje właśnie te kontrole, które powinny się co jakiś czas wydarzać, tak? I powinny być przeprowadzone w sposób profesjonalny. No i każdy zarządca powinien, czy właściciel, czy właśnie osoba odpowiedzialna powinna zlecać wykonanie oczywiście takich badań zgodnie z prawem budowlanym w obiektach no, takich domowych, tak? Nie rzadziej niż raz na 5 lat, co to oczywiście nie znaczy, że czasami nie warto robić tych pomiarów częściej, ale koniec końców to właściwie osoba, która wykonuje te pomiary, decyduje, w raporcie musi się znaleźć data kolejnego sprawdzenia, tak, więc tutaj no, właściciel... I decyduje rzuca. Pomiarowiec. Tak, dokładnie tak, decyduje na podstawie tego, co widzi. No, umówmy się, że czasami na pierwszy rzut oka widać, że instalacja już ma najlepsze lata za sobą, na ten moment jeszcze spełnia wymagania, ale to jest trochę tak jak ze starszym samochodem. No niestety, żeby to wszystko bezawaryjnie działało, trzeba to sprawdzać trochę częściej. No w praktyce oczywiście jest tak, że może się zdarzyć, że jeden elektryk nie będzie chciał wystawić protokołu na 5 lat, a przyjdzie inny, który to zrobi. No ale tutaj też musimy mieć świadomość, że no w pewnym momencie no, te instalacje trzeba jednak sprawdzać trochę częściej. Natomiast... Tu już poruszyłeś też ważną kwestię, czyli właśnie stanu instalacji. I tutaj obalimy może kolejny mit, czyli taki, że to nie jest tak, że jeśli mamy stan zastany, który niekoniecznie spełnia obecnie obowiązujące normy, to pomiarowiec czy też elektryk z uprawnieniami nam takiego badania nie podbije.
Znaczy, no tutaj oczywiście właśnie mówimy o ochronie zastanej, tak? Tylko że ochrona zastana też jest ochroną do pewnego momentu. Jeżeli wchodzimy na kontrolę, robimy oględziny, widzimy, że ta instalacja, no praktycznie izolacja jest gdzieś tam stopiona, czy po prostu się kruszy, bo to już wszystko jest przegrzane. Też pamiętajmy, że te starsze instalacje były budowane na zupełnie inne obciążenia niż dzisiaj, gdzie każdy chce mieć czajnik elektryczny, piekarnik, indukcję. No indukcję to już nie mówię o tych starych instalacjach, ale no generalnie pralkę, pompy ciepła. Tak, no, to już jest wyższa szkoła jazdy, ale nawet takie podstawowe AGD. No w latach 60. czy 70. tyle aż tego nie było, tak? Dzisiaj wszystko praktycznie jest na prąd. No i oczywiście no, przeciążenie takich instalacji, tak, czasami są zabezpieczenia zmieniane specjalnie na większe. Żeby no, nie wybijały. Tak, żeby nie wybijały. No już nie mówię o jakimś tam watowaniu gwoździami, bo to już w ogóle jest kryminał, ale oczywiście no, czasami takie nieodpowiedzialne zachowanie, że wybija, no to włożę większe, tak, no to nie będzie wybijało, ale za to instalacja będzie się grzała, tak, może spowodować pożar, czy po prostu no, przegrzewanie się instalacji powoduje dużo szybciej degradację. Dokładnie. Tutaj to wszystko będzie cały czas przegrzane. No, czasami zacznie się kruszyć, czasami jakiś przewód się upali. No, wynik kontroli będzie negatywny, powinien być negatywny w takim przypadku na podstawie samych oględzin. Pamiętamy, że najpierw patrzymy, co się dzieje w instalacji, a dopiero potem bierzemy miernik. No, jak jest pół rozdzielni spalonej, to nie bierzemy miernika, tak, i nie robimy pomiarów, bo nawet jak wyjdą, to oczywiście. Ta instalacja się nie nadaje do dalszej eksploatacji. Ale no, tutaj wszystko zależy, w jakim to jest stanie. No oczywiście mamy w Polsce dużo bloków z wielkiej płyty stawianych w latach 70., 80. Te instalacje są z mniejszym albo większym powodzeniem badane, tak, pod kątem no, przepisów obowiązujących w tamtym czasie. No i dopóki tak naprawdę nie robimy jakiejś modernizacji, przebudowy, kiedy robimy remont, powinniśmy już dostosować to do aktualnie obowiązujących norm, aktualnie no, obowiązującej wiedzy technicznej pod kątem też ochrony przeciwporażeniowej, tak? No bo wiemy, mamy stare instalacje dwuprzewodowe, no tam nie ma różnicówek, nie ma graniczników przepięć, nie ma tych wszystkich aparatów, które dzisiejsze nowe instalacje już mają i z powodzeniem pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa czy dłuższą żywotność po prostu tych komponentów, ale też zawsze powinniśmy mieć na uwadze to, co tam tak naprawdę jest podłączone i jakie obciążenie instalacji właśnie było w momencie, kiedy ta instalacja była budowana, a jakie jest teraz, tak? Bo podłączenie do tego 5 przedłużaczy i 25 odbiorników na pewno no, nie będzie to długofalowo dobrze działało. Ale generalnie, jeżeli wszystko jest ok, no to jest ok, tak? Do czasu, kiedy nie będzie ok, no oczywiście można z tego dalej korzystać i tak się dzieje w milionach domów, nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy na świecie. No kiedyś zawsze jest właśnie ta ochrona zastana, kiedyś po prostu tak robili, tak się robiło, takie były wymagania, takie były przepisy. No i dopóki tak naprawdę nie zmieniamy tego, a jest to w dobrym stanie, no to to działa, no to tak samo jak z samochodami, tak kiedyś po prostu były normy emisji spalin i stare samochody no nie spełniają najnowszej edycji, to nie znaczy, że no poza gdzieś tam, tak, są do wyrzucenia, no poza strefami ekologicznymi dalej możemy z nich korzystać i czasami działają nawet lepiej niż te nowe, tak, zrobione gdzieś tam z uwzględnieniem fuszerki, tak, więc to... Wiesz, przeczytałem, że nawet ponad 90 czy 95 nawet procent instalacji w Polsce w tym momencie nie spełnia norm obecnie obowiązujących. No, pewnie tak jest, no, szczególnie te stare budownictwa, no, właściwie, no, ostatnio akurat był boom budowlance, ale pewnie, no, to też właśnie jest tam te 5-10% budynków w Polsce, które zostały ostatnio zbudowane, a bardzo wiele, szczególnie w mniejszych miejscowościach, tak, na wioskach, no, to fajnie się układa kafelki, zmienia się rury elektryki i tak dalej, a elektryki, no, światło się świeci, panie się świeciło. Działać działa, to co, będziemy kuć ściany. No niestety to też nie jest takie do końca dobre podejście, no bo jak już robimy remont, to powinniśmy też o tą elektrykę zadbać. To jest bardzo ważny jeszcze temat, bo powiedzieliśmy już ty powiedziałeś o skutkach jakby zdrowotnych, skutkach prawnych. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy właśnie przy okazji remontów, gdzie ludzie wydają
setki tysięcy często na remont takiego domu, nie zmieniając tej instalacji albo po prostu zmieniając ją w sposób niezgodny z obowiązującymi normami. I teraz jak to wygląda w takiej sytuacji w przypadku ubezpieczenia? Czyli coś się dzieje, mamy pożar w domu i nie mamy zrobionych pomiarów. I tutaj ja się wypowiem na ten temat z tego względu, że mam informację prosto od źródła, czyli od rzecznika prasowego PZU. Po prostu wymienialiśmy kilka maili, bo chciałem tutaj obalić też pewien mit odnośnie na przykład jakichś chińskich płytek przekaźnikowych prosto z AliExpress. Jakby nie ograniczałem się tam w takich tekstach, nie próbowałem, że tak powiem, upiększać tych rzeczy. Wiem, co często ląduje w takich rozdzielnicach DIY, można powiedzieć. Zresztą u mnie jest pewien przykład tego. Nie do końca jest to chińska płytka, bo jest zlutowana przeze mnie. Natomiast sam projekt jest chiński, przekaźniki są chińskie. Zresztą wszystko jest chińskie w tym momencie. Jedyne co, to tutaj jakby polecam, nawet jeśli kupujecie te chińskie płytki przekaźnikowe, po prostu przelutować sobie terminale, bo te chińskie są w stanie po prostu tragicznym. Nie da się ich dokręcić, gwinty się obkręcają i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Właśnie jakby taki najgorszy sort chińskich płytek, bez żadnych oznaczeń CE, żadnych deklaracji producenta, że to spełnia jakiekolwiek normy. Czego bym nie pisał, żeby obrzydzić jakby te rzeczy rzecznikowi, to zawsze była ta sama odpowiedź. Czyli w pierwszej kolejności muszą być pomiary. Pomiary są aktualne i w ogóle cały przegląd instalacji jest aktualny oczywiście, bo to pomiary, tak jak już wspominałeś, to tylko część. To wtedy jakby wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli nie, to informacja była taka, że wtedy sprawę ocenia rzeczoznawca. Oczywiście rzecznik zastrzegł, że nie równa się to temu, że nie wypłacają odszkodowania, aczkolwiek no, jest to rzecznik, więc rzecznik wiadomo, że nie wypowiedziałby się tutaj w inny sposób niż dyplomatyczny. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że wtedy jest no, badana ta cała instalacja. Jeśli rzeczoznawca stwierdzi, że brak takich badań, instalacji okresowych mógł się przyczynić do tego, że ten pożar powstał, no to wtedy nie będzie wypłacone odszkodowanie. Myślę, że nie jest trudne tutaj do zauważenia, że jednak lepiej mieć te pomiary niż ich nie mieć, zwłaszcza, że to nie jest chyba do końca taka droga sprawa, zwłaszcza przeliczając to na okres pięcioletni, bo jak to się kształtuje cenowo? Znaczy tutaj cenowo można powiedzieć widełki zależą od tego, jaka jest jakość, tak, tej wykonanej usługi, bo tutaj musimy też wiedzieć, że no, usługa kontroli i bezpieczeństwa jest drugiej usłudze nierówna, tak. No niestety dalej dochodzi do takich sytuacji, gdzie ktoś po prostu wystawia tak zwany papier, tak, czyli pomiary są czysto wirtualne, często na podstawie tego, co było 5 lat temu, ktoś to po prostu przepisuje na nowo, podbija nową pieczątkę i idzie to dalej na następne 5 lat. No, taka usługa oczywiście będzie dużo tańsza niż przyjazd jakby profesjonalnego pomiarowca, tak, który tutaj wykona wszystkie te czynności tak jak trzeba, ma odpowiedni sprzęt, robi to rzetelnie, wykonuje to zgodnie z normą 6646, krok po kroku, wszystko sprawdza. To też jest tutaj trochę tych rzeczy do zbadania. No i właściwie no, niektórzy biorą kilkaset złotych za sam podpis, no a inni no, gdzieś tam cenią się na cały dzień pracy. Bierzmy jednak pod uwagę tutaj te pomiary przeprowadzone właściwie, zwłaszcza, że może się też tak zdarzyć, że rzeczoznawca albo w ogóle ubezpieczyciel, bo wiadomo, że ubezpieczyciel zrobi wszystko, żeby nam nie wypłacić tego odszkodowania, bo na czymś muszą zarabiać, to nie jest organizacja charytatywna. Więc jeśli wszystko będziemy mieli w porządku, to nie będzie z tym problemu. Ale wyobraźmy sobie, że mamy takiego właśnie pana, który chodzi i podbija po prostu przeglądy instalacji. I co w tym momencie może się zdarzyć? Może się zdarzyć to, że jeśli dom nie spłonął po prostu doszczętnie, tylko na przykład nie nadaje się do zamieszkania, bo takie najczęściej są chociażby pożary fotowoltaiki teraz, że tam jest jakby dom cały zrujnowany,
natomiast jakby da się wejść. Da się wejść, zobaczyć. I może się okazać, przecież trzeba zrobić w protokole chociażby pomiar według schematu. Opisać w jakim punkcie, jaki pomiar miał wartość i tak dalej. Jeśli wejdzie taki rzeczoznawca i zobaczy, że to się w ogóle nie pokrywa ze stanem faktycznym, który w takim domu widnieje, tylko to jest z jakiejś po prostu broszury, która została jakby zrobiona z automatu, no to również może być problem i tu już my się będziemy musieli tłumaczyć. Przypuszczam, że nie działaliśmy w zmowie albo nie mieliśmy świadomości tego, no, i tak dalej. To jest ciężka przeprawa, bo to jest zazwyczaj słowo przeciwko słowie. No tutaj też powinniśmy wybierać takie osoby, które no, znają się na tym. Często już po samym raporcie pomiarowym można w łatwy sposób się zorientować, że to nie było w ogóle wykonywane rzetelnie. Tak? Te wartości występują w protokole, ale nie mają prawa w tych rzeczywistych warunkach tam istnieć. No, zakresy pomiarowe na przykład mierników nie pokrywają się z no tak, tylko to już są skrajne rzeczy. Tak, ale powiedzmy, że osoba, która się na tym zna, dostaje taki raport i od razu wie, że to nie było robione rzetelnie. Niestety taka osoba, która zaufa elektrykowi, no jest, a sama nie posiada odpowiedniej wiedzy. No umówmy się, że no 99% Polaków jest laikami, jeżeli chodzi o elektryka. Czemu by nie miało być? No nie muszą tego znać, dokładnie. Natomiast no, tutaj warto wybierać tych zaufanych pomiarowców, tak, żeby też osoby, które robią to rzetelnie, a nie tylko dają papier, bo ten papier w kluczowym momencie może być i tak nic nie warty. Jeżeli... Zwłaszcza jeśli mamy na przykład dzieci i tak dalej, bo to nie tylko mogą być szkody materialne, no po prostu, chociażby z tego względu warto jednak raz na 5 lat się do tego zadania przyłożyć. Dokładnie, no tym bardziej, że to jest raz na 5 lat, tak? To nie jest tak, że to robimy, znaczy, no, minimum raz na 5 lat, czasami, tak jak mówiliśmy, trzeba trochę częściej, wypadałoby przynajmniej, ale no raz na 5 lat wypadałoby taki właśnie rzetelny przegląd też z konserwacją, tak, z konserwacją połączeń śrubowych, bo tam głównie tak, są te problemy. Właśnie często ludzie mówią, że mają dobrą instalację, nic się nie dzieje, a może się okazać i dlatego też trzeba robić pomiary w każdym gnieździe, bo część pomiarowców robi na przykład w pierwszym i ostatnim i tak dalej. No tylko w kuchni i w łazience. Tak. A może się okazać, że niestety się poluzowały jakieś styki, połączenia śrubowe w przeciwieństwie do połączeń, które są elastyczne, że tak powiem, te sprężynowe, które teoretycznie nie wymagają konserwacji, to połączenia śrubowe jednak mogą niestety się z czasem poluzować i trzeba to po prostu sprawdzić. No bo też musimy zdawać sobie sprawę, że takie niekonserwowane połączenia w dłuższej perspektywie, gdy materiał pracuje, tak, pod obciążeniem się grzeje, rozszerza się, potem się chłodzi, no siłą rzeczy to połączenie staje się coraz mniej trwałe, no i w pewnym momencie zaczyna się sytuacja, gdzie no, początkowo styk się degraduje, potem pojawia się iskrzenie, a stąd już są dwa kroki do pożaru. Tak, ale nawet tak, jeśli nie pojawi się iskrzenie, no to jest opór. A jeśli jest opór, to robi się temperatura. Ciepło. I dokładnie. I może po prostu nastąpić sama degradacja, czy to już elementu łączeniowego, czy izolacji i tak dalej. Więc nie tylko iskrzenie. Może się, znaczy to w konsekwencji zależy, tak, jest ta degradacja, tak czy inaczej. Tutaj zacznie się grzać, jak się zacznie grzać, to coś zacznie się zaraz topić w okolicy, a jak się stopi coś, co jest akurat, może się zapalić. A propos iskrzeń, są też sposoby na to w formie detektorów iskrzeń, które albo są osobnymi aparatami w rozdzielnicy, albo są takie aparaty combo. Właśnie różnicówka z nadprądowym i z członem też właśnie AFDD. Trochę porozmawialiśmy, myślę, że tutaj wielu widzom się rozjaśnił temat pomiarów i to, że nie jest to tylko przykry obowiązek, tylko no, tutaj chodzi o wasze życie, zdrowie, majątek, więc nie można do tego podchodzić dokładnie lekko. Tak, i trzeba czytać OWU, tak, czyli to, co ubezpieczyciel nam małym druczkiem daje. Trochę do jak autokasko. Nie należy do tego podchodzić tak jak do ubezpieczenia OC, tylko tak jak do autokasko. Wolimy mieć autokasko w lepszej, że tak powiem, tak, ubezpieczalni, gdzie będzie mniej problemów. I tutaj i też, no, bieramy tutaj też takich pomiarowców, elektryków, którzy
no chcą nam zrobić, nie tyle chcą nam podbić ten papier, co po prostu chcą, żeby było to zrobione rzetelnie. Dokładnie, lepiej mieć lepszą, dobrą instalację i nie korzystać w razie co tylko z podkładki papierowej, tylko lepiej, żeby to się po prostu dobrze wszystko składało ze sobą, żeby to działało, było bezpieczne dla nas i dla naszych bliskich. No i pod tym kątem przede wszystkim powinniśmy patrzeć, tak, żeby zapewnić ten poziom bezpieczeństwa, a papierologia to jest dopiero gdzieś potem jako zabezpieczenie naszych interesów, tak, w przypadku, kiedy coś pójdzie nie tak. Natomiast wy zabezpieczcie się przed przegapieniem kolejnego odcinka i kliknijcie subskrybuj kanał IoT. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś przydatnego. Ja już się z wami żegnam, a kolejny odcinek zobaczycie jak zwykle po lewej stronie. We'll be right back.